Kto to jest Gucio i dlaczego się nudzi? Guciowi H. nic nie brakowało do szczęścia, a jednak dziwna rzecz, nie był szczęśliwy. Miał ojca zamożnego, cieszącego się powszechnym szacunkiem, mateczkę piękną i dobrą jak anioł, siostrzyczkę, nie umiejącą mu nic odmówić, o cokolwiek by ją poprosił. Miał dużo pięknych książek z obrazkami, fuzję, która chociaż nie mogła zabić nikogo, ale gdy na nią nakładał kapiszony, strzelała z wielkim hukiem i dymem. A co najważniejsza, miał ślicznego, żywego kucyka maści siwo-jabłkowitej, którego zazdrościli mu wszyscy chłopcy z sąsiedztwa. Ojciec darował mu nowiutkie angielskie siodełko na imieniny, a siostra uszyła własną ręką wspaniały czerwony czaprak z cyframi solenizanta na rogach. Miał... Ach, i wyliczyć trudno, co miał ten chłopiec, istny pieszczoch losu. A jednak, mimo to wszystko, ładna jego twarzyczka często bywała oszpecona wyrazem znudzenia, a usta o mało się nie rozdarły od ustawicznego ziewania. Począwszy od rodziców, a skończywszy na służbie, wszyscy mu dogadzali. Zaledwie objawił jakieś życzenie, już przemyśliwano, jakby je zaspokoić, jakby mu sprawić niespodziankę. Doszło do tego, że nareszcie sam nie wiedział, czego pragnąć. Posiadał bowiem wszystko, czego chłopiec w jego wieku mógł potrzebować, a nawet więcej jeszcze. Wrażliwy z natury, każdą niespodziankę przyjmował z objawami szalonej radości. Ale trwało to krótko. Przestając być nowością, przestawała go jednocześnie zajmować.